Witajcie serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób obrałem do przyklejenia forniru na płytę MDF. To nie jest prosty temat, ze względu na to, że jestem w trakcie budowy pudeł do kolumn głośnikowych i niestety, ale nie umiałem znaleźć forniru, który będzie szerszy niż 210 mm. Taki znalazłem, a pudła niestety, ale są troszkę szersze, bo mają prawie 320. Dlatego będę musiał tutaj wspomóc się klejeniem. Robiłem kilka prób, jak to wszystko ma wyglądać, żeby miało to ręce i nogi. Tutaj sobie robiłem jakąś próbę, już później z olejowaniem, ale do czego zmierzam? Tutaj było kilka prób, które były kompletnie nieudane, ale tutaj to było, nie było wzdłuż słoja. Dopiero jak ogarnąłem sobie temat tutaj wzdłuż słoja, no to wyszło prawie że idealnie. Kto obserwuje moje media społecznościowe, ten wie, że wrzucałem gdzieś tam nawet takie zdjęcia, czy na grupę facebookową, na którą Was bardzo serdecznie zapraszam, oraz na Instagrama. Wszystkie linki macie w opisie, gdzieś tam, aha, tam na dole, okej, dobra. A ja Wam dzisiaj pokażę, w jaki sposób sobie wymyśliłem. Tutaj mam kawałek odpadowego, to, żeby nie było, że to, bo tutaj to będę robił dla Was, żeby Wam pokazać teraz takiego, można szybkiego tipa albo coś w tym stylu. A tutaj film się kręci z tych kolumn, z tym, że to będzie cały proces, oprócz tam kilku detali, które będą bardzo mocno skrócone, ze względu, żeby po prostu nie zawracać Wam gitary. Ale tutaj Wam chciałbym pokazać, co zrobić, żeby ładnie ten fornir przykleić. Dlaczego to jest odpad, taki kawałek? To jest dosyć drogie i w tym momencie no, odpad odpadem, ale tutaj to będzie słabo widać, ale tutaj są mikrowczepy, bo producent z długości po prostu robi to na mikrowczepach i w taki sposób się tutaj bawi, żeby to wszystko zrobić. Będziemy potrzebowali nożyk do tapet. Im szerszy, tym lepszy, ale znalazłem bodajże w Auchan taki fajny nożyk talerzykowy, który jest rewelacyjny, jeżeli chodzi o wycinanie, rozcinanie forniru. Dlaczego? Dlatego, że to jest taki coś ala nożyk jak do pizzy. Jak kroicie sobie pizzę w domu, to w tym momencie coś takiego. Nożykiem, jeżeli będziemy przecinali fornir, to w tym momencie ciągniemy i istnieje możliwość, że jeżeli nożyk będzie troszkę tępy albo gdzieś na coś najedziemy, w tym momencie albo nam ucieknie gdzieś w bok, albo po prostu będziemy musieli drugi bądź trzeci raz przecinać. A taki nożyk talerzykowy, on obracając się, wcina się nam w fornir i w tym momencie mamy idealne dwie krawędzie. Musimy sobie skrócić miejsca doklejone do siebie, musimy sobie dociąć na nowo, ze względu na to, że jeżeli tego nie zrobimy, ta krawędź tutaj nie jest idealna, a jeszcze w procesie produkcji i nakładania z tej strony kleju, ten klej nam troszkę tutaj zachodzi na krawędź samego forniru, co powoduje przy prasowaniu, przy składaniu, po pierwsze szczeliny, postaram się zrobić gdzieś zdjęcia, jak to mniej więcej wygląda z tymi szczelinami. I druga sprawa, jednak tutaj to nie jest idealnie równe, a musimy mieć równe. Także najlepiej zaopatrzcie się w taki nożyk talerzykowy oraz liniał, bądź jak kto mówi gdzieś tam przymiar kreskowy. Dla mnie to jest liniał metalowy, jak najgrubszy, ale musi być ładnie wyprowadzony. I teraz tak, załóżmy, że, bo tutaj akurat nie mam prawie na całą szerokość deski, tak? I teraz musimy zrobić coś takiego. Moje przecięcie
będzie polegało na tym, że przykładam sobie liniał do forniru. O, w ten sposób. I nożykiem przykładam do liniału i delikatnie przecinam. Nie zwracajcie uwagi na moje pazury, ale właśnie jakąś godzinę temu skończyłem szlifować i jeszcze nie zdążyłem się umyć. Ale teraz tak, przykładamy do liniału rękę w taki sposób, żeby jak najsztywniej to wszystko trzymać. Ja przykładam mój talerzyk do samego liniału w ten sposób i teraz nie oddychać. O, w tym miejscu tutaj, może ja zaznaczę go ołówkiem. Troszkę mi uciekło, nożyk się odchylił, ale przecięło bardzo ładnie i nie ma z tym problemu. I teraz musicie pamiętać jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. O, teraz gdzieś ostrość się złapała. Ciekawe, czy reszta jest w ostrości. Teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Musicie sobie pamiętać o tym, żeby dobrać odpowiednio wzór, żeby nie było widać po prostu tego łączenia. I dobrze, żeby nie było, że jak złożę, to będę miał idealny wzór, to ja wezmę ten kawałek, odwracam, przykładam linię, albo nie, czekajcie. To zostawimy, ale tutaj przetnę na nowo. O, tutaj zetnę taki kawałek jeszcze. Okej. Ciach na bok. Żeby było z dwóch różnych cięć. I jedziemy. Okej. Teraz wyszło tutaj idealnie równo. Biorę moją płytę, przykładam mój fornir i pamiętacie, że tutaj powiedziałem, że wyciąłem krzywo. Tu mi troszkę uciekło. Tą stronę ściąłem, jest gitara, a tą stronę tutaj wyjdzie mi taki lekki... Taka lekka nierówność. Pamiętajcie, wszystko wykonywane jest w warunkach amatorskich, dlatego muszę sobie jakoś radzić. Dobrze, fornir mam docięty. To teraz następna rzecz. Rozgrzanie żelazka. Jedziemy. Trzeba pamiętać, żeby powierzchnia była ładnie odpylona i gładka, żeby nie było żadnych paprochów, bo w tym momencie wszystko nam się przebije przez fornir. I teraz przykładam żelazko. Nagrywa się? Nagrywa, bo próba jest tylko jedna. Przykładam żelazko i sobie gładzę. Ale nie doklejam forniru do samego końca tutaj, żeby mi nie wyszedł klej. Bo jeżeli dojedziemy do samego końca, to tutaj wychodzi klej i później ciężko jest to zgrać, żeby nam... przy połączeniu drugiej części po prostu widać białe i to jest nie do obrobienia. Albo ja tego nie potrafię obrobić. Auć! Gorący! Kruca bomba! Dobra, jedną stronę mamy zrobioną. Teraz musimy zaczekać, aż wystygnie nam ta strona i za chwilkę będziemy łączyć drugi element. Ta strona mi ostygła, dlatego mogę ją spokojnie przykładać i ona mi się już nie będzie przesuwała. Teraz dosuwam drugi element klejony. O, mniej więcej coś takiego.
i idziemy to samo. Tak, ale tutaj już spokojnie możemy wjechać na obydwa elementy. O, mamy szczelinę, którą pewnie widać tutaj. Jeszcze chwilka. O. I teraz takim ruchem do wewnątrz. Tak. Możemy jeszcze co niektóre rzeczy popoprawiać. Ze względu na to, że jeżeli patrzymy na fornir od góry, to kompletnie nic nie widać. Ale pod światło później da się znaleźć pewnie takie elementy, które będą widoczne. Jak jest gorące, no to w tym momencie z automatu musicie troszkę poczekać, wcisnąć, przytrzymać. Nie zalecam, bądź nie polecam, jak to może to tak dziwnie zabrzmiało. W każdym bądź razie nie polecam przyklejać na to taśmy tej malarskiej, ze względu na to, że klej, który później, no zresztą dobra, przykleimy i ja wam pokażę. Załóżmy, że chcielibyście przycwaniaczyć, kombinowałem i teraz przyklejam taką taśmę tutaj sobie. O. I teraz mówię, a będzie ładnie, pięknie, bo ten olo tam pitoli, bez sensu, żeby tak się troszkę napracować i spocić. Przykładam takie żelazko. O, z taśmą sobie złączyłem dwa elementy. Rozgrzałem sobie cudownie. Jeszcze chwilka. O, widzieliście, ile ja wcześniej się musiałem tutaj na gimnastykować, żeby mi to wyszło, ale spoko. Olo pitoli i olo nie wie, olo się nie zna. Nie wiem, czy już to widzicie, czy jeszcze nie. O, bardzo ładnie widać tutaj element. Fornir jest za cienki później, za cieniutki, żeby go ładnie zeszlifować. Calutki klej zostaje nam na fornirze. Jeżeli znacie inny, lepszy sposób, zapraszam do zostawienia komentarza pod spodem. Widzieliście mój sposób na położenie forniru na płycie MDF. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Teraz wam jeszcze tylko szybko pokażę, tutaj kończąc już rozmowę, w jaki sposób to wyszło. Do tego celu, żeby ładniej wybarwić ten kawałeczek, który jest zrobiony, całego nie będziemy smarować, bo to nie ma sensu. Ale mam tutaj taki ładny wosk, to jest wosk od Michała Argo, serdecznie polecam zajrzeć do niego na kanał, on ostatnio jedzie z tymi filmami, także go bardzo serdecznie pozdrawiam, zobaczymy, czy ogląda, jeżeli ogląda, to może zostawi komentarz, tak. Ogólnie rzecz biorąc, to chciałbym się jeszcze na koniec pochwalić. Mam nadzieję, że widzicie polepszoną, dobra, ty tutaj rób, gadaj, ale rób, polepszony obraz i w ogóle, dotarł do mnie nowy sprzęt, który sobie kupiłem, pomogliście mi troszkę w tym, oglądając moje reklamy, także ja jestem wam bardzo wdzięczny, thank you very much. Przedni. A teraz sobie zobaczcie, jak wygląda. O.
włączymy lampę. Nie, to będzie za mocno prześwietlone. I tak będzie ładnie. O, tutaj ładnie widzicie mikrowczepy. I te mikrowczepy, gdybym nie zauważył, a one są trudno zauważalne na surowym fornirze, ale w kamerze ja to idealnie tutaj właśnie widzę. Nawet wyraźniej w kamerze niż na żywo. A jak jest nieposmarowany, słoje są niewyciągnięte żadnym olejem, niczym, no to w tym momencie do bani. Ale widzicie gdzieś łączenie? Widać gdzieś łączenie? Tu, o. Gdzie jest łączenie? Tu, tu, tu. Tu jest łączenie, kochani. Tu, o. Nie widać. Mega. Może mnie było ciszej słychać, bo mikrofon mam tutaj nad głową, żeby było mnie fajnie słychać. Także, moi kochani, jeżeli wam się podobało, zachęcam do zostawienia... Aha, właśnie, bo czytałem ostatnio taki komentarz gdzieś na którymś kanale, bo te youtubery to na samym początku się proszą o te łapki, subskrypcje, dzwoneczki. Dobrze. I gość napisał tak: jak mi się spodoba twój materiał, to na końcu wcisnę łapkę do góry, ewentualnie suba dam ci i dam ci jeszcze dzwoneczek. Także teraz, jeżeli się spodobało, bardzo dziękuję za łapkę, komentarz, no i ewentualnie subskrypcję z dzwoneczkiem, żebyście nie pominęli następnego mojego filmu. O, właśnie. Dobra, to byłoby na tyle. Bez pitolenia, Olo76, pozdro, nara. I zapraszam już na następny film, który się pojawi, będzie właśnie o tych kolumnach. Chyba że wcześniej jeszcze coś wykminię nowego. Dobra, trzymajcie się, na razie, ciao. Ciekawe jak ty żeś mi to nagrał, aparaciku. Chyba mi się okulary na zielono świecą. Thank you.